Hej, cześć, siemanko, witajcie widzowie. Po krótkiej przerwie, gdzie filmy na kanale były bez głosu, ze względu, że byłem po prostu chory. No i co widzowie, od dzisiaj, czyli w dniu, w którym to nagrywam, to jest poniedziałek 7. Dla was jest to 8 wtorek, w którym ten film zostanie opublikowany. No i od poniedziałku, czyli od wczoraj, mamy widzowie do odebrania prezent. No i mamy tutaj skrzynkę Zbierze Wszystkie, 5 dni konta premium oraz 5 sztuk do ładowania razy 5. No i co? Odbierzemy to sobie oczywiście. Dobra, 5 dni premium dostajemy widzowie i tutaj skrzynkę oraz ładowania. No i otworzymy, zobaczymy co wypadnie. U kurcze widzowie, co się stało? Co wy gadacie tu? Lekempanzer M4190 mm. Co wy gadacie? Dobra, bitwy punktowane mnie interesują. Gdzie jest ten pojazd? Tutaj. No, kiedyś on był czołgiem premium. Teraz jest czołgiem kolekcjonerskim. No, za bardzo nie gram lightami, więc on zapewne zostanie sprzedany. I widzowie, przechodzimy do drugiej darmowej rzeczy. Czyli od wczoraj, od poniedziałku. Mamy subskrypcję Krwawego Księżyca i jest to ona przez 5 dni od poniedziałku. No i tutaj odbieramy sobie nagrody i 5 dnia dostajemy Nick Mantare, czyli niszczyciel 5 poziomu. Tutaj oczywiście do ładowania expa razy 5, razy 4 i razy 3 do ładowania. Awatar ogniwo, część kryształu dusz i to będzie nam potrzebne do aktywności, po prostu otrzymamy za to kryształ dusz, czyli takich trzech części potrzebujemy. No i tutaj 5 dnia skrzydła nocy otrzymamy. No i co? To jest za darmo, te nagrody, tylko codziennie do gry musimy się logować. No i ta skrzynka, o której widziałem, mówiłem wcześniej, czyli dwie tak naprawdę darmowe rzeczy, które możemy sobie zgarnąć. No i co, myślę widzowie, że w tym odcinku byłoby na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, ponieważ 70% z was go nie subskrybuje. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować oraz udostępnić tego odcinka. Zawsze na kanale nowe filmy się pojawiają. Zawsze coś ciekawego się pojawia, czy to właśnie filmy tutaj z informacjami z Wodlic, czy to z darmowymi grami, czy z festiwalami, wyprzedażami na Steamie, na Epiku. No i naprawdę warto tutaj subskrybować. Ostatnio też na Discordzie, jak i na YouTubie pojawiają się shortsy z kodami bonusowymi, także też zapraszam na Discorda, gdzie widzowie są informacje odnośnie Wodlic oraz na przykład kodów bonusowych do World of Warships ostatnio, ale i nie tylko do World of Warships są kody bonusowe. No i co? Myślę, widzę, że w tym odcinku byłem na tyle. Dzięki za nie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!